Witamy w nowym roku. Jest końcówka stycznia, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do jednego z najtrudniejszych okresów dla studentów sesji. My jednak z Passion TV postanowiliśmy podejść do studentów nieco inaczej i zapytać się ich o ich pozytywne wrażenia na temat sesji, jeżeli takie są w ogóle. Zbliża się sesja, jest coraz bliżej, uczymy się. Boisz się? Nie, nie boję się. Trochę się stresuję, to jest moja pierwsza sesja. Ale podchodzę do tego optymistycznie, że jednak to będzie bardzo dobry moment. W sumie nie wiemy, kiedy będziemy mieć egzaminy. Jeszcze nie jest to w ogóle powiedziane i właśnie tego się boimy, że to będzie tak powiedziane nagle. Przepraszam, ale nie mówię po polsku. A jakiego egzaminu najbardziej się obawiasz? Wydaje mi się, że filozofii. Mam egzamin z logiki. Jeszcze do końca nie nauczyłam się na niego 40 zagadnień. Przez najbliższe 6 dni się na nim skupię. A ja właśnie teraz wróciłam z Erasmusa, także dopiero teraz zaliczam wszystkie przedmioty. No ale jak to będzie wyglądać, zobaczymy. Teraz właśnie na początku lutego. No ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Jestem na czwartym roku lingwistyki i nie mam bardzo ciężkich przedmiotów. Wykładowcy na muzykologii pozdrawiam serdecznie. Są świetni, zawsze rozładowują napięcie. Generalnie zawsze jest tak, że idzie stać. Zaliczenia idą bardzo dobrze, co prawda dużo osób na ostatnią chwilę wszystko robi, ale pozytywnie ci, co chcą, to kończą. Dziekanat humanistyczny wszystkim kochanym, drogim studentom życzy jak najlepiej zdanej sesji, samych piątek i satysfakcji z nauki.